Hola, ¿qué tal? Witajcie na kolejnej szybkiej lekcji hiszpańskiego. Dzisiaj poznamy sobie cztery oblicza por qué. Por qué, pisane rozłącznie i z akcentem nad e, to pytanie dlaczego? Na przykład, por qué lo hiciste? Dlaczego to zrobiłeś? Dzięki por qué możemy też złożyć jakąś propozycję. Na przykład, por qué no vamos al cine hoy? Może byśmy poszli do kina? Por qué, pisane razem i bez akcentu, to ponieważ. No quiero ir al cine hoy porque me duele la cabeza. Nie chcę iść dzisiaj do kina, bo boli mnie głowa. I ostatni rodzaj por qué na dzisiejszej lekcji to rzeczownik el por qué z akcentem nad e. To słówko oznacza powód. Na przykład Juan está investigando el porqué del accidente. Juan właśnie bada powód wypadku.